Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shirobi, witam was w kolejnym odcinku z Perseverance PT3. Kochani, tak na wstępie, niestety Perseverance ma naprawdę bardzo, ale to bardzo niskie wyświetlenia, czasem nawet powiedziałbym, że znikome, bo po 12 godzin, albo i 24 godziny po wydaniu odcinka tych wyświetleń po prostu nie ma, w stosunku do Planet Craftera, który robi od razu po 20, 30, czasem i więcej, no Perseverance wypada niestety blado. Aczkolwiek, wiem, że ze 2, 3, 4 nawet osoby oglądają Perseverance na bieżąco, dlatego to nawet dla nich tą serię dokończę. Zresztą dokończę ją nawet dla samego siebie, bo interesuje mi historia, która jest tutaj podana na tacy. Przepraszam was, ale musiałem sobie od razu odchrząknąć. Coś mi nachodzi na gardło i nie wiem czemu tak się dzieje. Ale już kiedyś tłumaczyłem, że ostatnio choruję non-stop. Więc takie gry tekstowe są dla mnie dosyć sporym wyzwaniem. Myślę, że też wrócimy do Danganronpy, bo chcę przejść od razu dwójeczkę. I chcę już czekać na trójkę, bo słyszałem, że Monorynka, która robi tłumaczenia do Danganronpy, jest coraz bliżej ukończenia właśnie tłumaczenia. Więc na pewno po Perseverance, może nie od razu, ale w niedługim czasie, wrócimy sobie do Danganronpy. Dobra. Uszkodzony pick-up znika w lusterku wstecznym. I bardzo dobrze, bo wiem, że gdybym zobaczył tam jakiś ruch, wróciłbym się. Jedziemy w milczeniu. Karen uważnie obserwuje mijane krzaki, jakby w każdej chwili mogło coś z nich wyskoczyć, na przykład niebezpieczeństwo. Poprawdzie ma rację. To, co robi, jest absolutnie konieczne. Ktoś musi stać na straży. Natalie tuli Hope, jakby jutro miało nie być, a ja... Wstyd się przyznać, ale coraz częściej moje myśli krążą wokół butelek. Przyjemnie chlupoczących, pełnych płynnego szczęścia. Dojeżdżamy do zakrętu. Zatrzymajmy się. Dalej idziemy pieszo. Nie, Jack. Jedźmy dalej. I żołnierze. Po prostu jedź. Karen zaciska zęby. Kątem oka widzę, jak kręci głową. Zły pomysł. Posłuchaj się, Karen. Niestety, ale nasza żona jest dosyć... Nie lubię tej baby, co ja wam mogę powiedzieć? No, jest samolubna. Jack w sumie też, ale ona też. Karen ma rację. Dalsza droga w tą stronę jest pozbawiona sensu. Tylko zwiększamy ryzyko wykrycia. I to za jaką cenę? Kilkuset yardów? Masz rację, Karen. Nie patrzę na Natalie. Dobrze wiem, że w najlepszym wypadku dostałbym wściekłe spojrzenie. Ale to jej sprawa. Teraz chcę być zapobiegawczy. Nie mam czasu na chodzenie na palcach wokół jej humorów. Parkuję przy drodze. Silnik gaśnie, słyszę głośniejsze oddechy. Tak, to nie jest normalna sytuacja. Tatusiu, wszystko będzie dobrze? Będzie. Zdobywam się na trudny uśmiech. Chyba na to zasługuję. Na małą dawkę optymizmu. Tak, malutka. Zaraz stąd wyjdziemy. Moi przyjaciele? Pewnie też będą. Wyjedziemy do Chicago. Zawsze chciałaś zobaczyć wodę, pamiętasz? Pojedziemy nad to duże jezioro? Obiecujesz? Sam cię wrzucę do wody. Uśmiecham się do niej, najbardziej zapewniająco jak potrafię. Hope odpowiada mi ufnym spojrzeniem, za które dałbym się pokroić. Mam nadzieję, że jej nie okłamałem. Przynajmniej nie całkowicie. Ruszamy przez las. Karen idzie przodem, ja zamykam tyły. Potrzebuję broni. Mam sztucer i strzelbę. Sztucer jest precyzyjny, ale strzały są wolne, długie. Strzelba to szybka akcja, duża moc. Idealna na krótki dystans.
Szczerba. Tutaj ląduje na plecach. Szczerba. Palcami jadę po kolbie. Pełen magazynek i pełne kieszenie. Sprawdziłem. Cicho. Pokazuje ręką, żeby się schować. Natalie staje z tyłu. Zagarnia Hope. Ja ostrożnie podchodzę bliżej. Cholernie ich dużo. Zobaczymy, co zrobią. Stoimy, obserwując szlaki, trasę, rutyny żołnierzy. Jest ich kilkunastu. Wyglądają na lekko znudzonych, ale oficer patrzy czujnie. Chwilę ktoś pali papierosa. Z trudem dochodzą do nas tłumy komendy. Dalej rysuje się następna maszyna. Nie mamy jak ich obejść. Kordon jest szczelny. Nagle od strony drogi widać ruch. Pojawia się kurz, dym, warkot silnika. Niski, gardłowy bulgot. Silnik w układzie V. Motocykl. Widzę, jak się przybliża. Stój! Oficer daje znak żołnierzom, żeby byli gotowi. Maszyna zatrzymuje się. Hej, ja nie jestem stąd. Tam jest potwornie. Ludzie poszareli. Chcę tylko wrócić do domu. Nikt nie może przejechać. Zawracaj. Słuchaj, nie chcę kłopotów. Ja naprawdę nie jestem stąd. I myślisz, że mnie to interesuje, co? Zaciskam palce na kolbie. Nie mogę nic zrobić, jedynie obserwować. Próbowałem grzecznie. Motocyklista rusza. Gwałtownie, jakby dźgnął motocykl ostrogą. Rozpędza się i pada komenda. Ognia! Kule dopadają go, jest blisko nas. Pada. Motocykl ryje po asfalcie z łoskotem. Ranny zwija się i jęczy. Spoglądam na Karen. Myślę, że musimy go zostawić niestety. Chociaż teoretycznie nic nam nie zrobią, no oni tylko strzelają do tych, co próbują przejść. Dobra, sprawdzamy. Nie możemy go tak zostawić. Natalie, zobaczmy, co z nim. Żona patrzy na mnie, jakbym był kosmitą. Kręci głową. Nie ma czasu. Nie możemy ryzykować. Ty chciałaś być lekarzem? Nie jesteś przypadkiem pielęgniarką? Co to ma do rzeczy? Żyjesz z pomagania ludziom, do cholery. Nat, żadna z nas nie chce go tu zostawić. Nie traćmy czasu. Marszczy brwi i puszcza rękę Hope. Szybko, chodź. Mamusiu, nie idź. Oglądam się na małą. Łapię Natalii za koszulę. Nic nam nie będzie. Nic nam nie będzie, Hope. Zerka niepewnie na postrzelonego. Widzę, jak rączka zaciska się mocniej na ubraniu Natalii. Żona kuca przy małej. Skarbie, pana bardzo boli. Musimy mu pomóc, wiesz? Hope spuszcza wzrok i kiwa główką. Odsuwa się od Natalii. Ruszaj się, Jack. Ostrożnie wychodzimy na ulicę. Przyklękamy przy motocykliście. Nie wygląda dobrze. Jest blady. Powieki ma zaciśnięte. Jego pierś unosi się gwałtownie w szybkim oddechu. Ale jak na to, że dostał serio z karabinu. Spokojnie. Spokojnie. Jak się nazywasz? Cholera. Natalie, jak z nim? Mogło być zdecydowanie gorzej. Ciśnij tu. To jak z tym imieniem? Roger. Żona ogląda go, jeszcze szukając ran. W końcu kręci głową i odrywa kawałek ubrania. Tutaj mu nie pomożemy, Jack. Trzeba oczyścić ranę, założyć opatrunek.
Dzięki. Dziękuję. Krzywi się, kiedy Natalie dociska materiał do rany. Co się dzieje w mieście? Co ty sobie myślałeś? No chciał przejechać. Co się dzieje w mieście? Jest bezpiecznie? Usta Rogera drgają w gorzkim uśmiechu. Za cholerę. Te ludzie poszaleli. Mój kumpel. Milknie na chwilę. Rozerwali go na strzępy. Głos mu się łamie. Nikt nie został? Przecież ktoś, ktokolwiek. Co z policją? Jest paru gliniarzy. Wszyscy uzbrojeni jak na koniec świata. Szeryf postawił miasto na nogi. Zrobił z posterunku swoje centrum dowodzenia. Nigdy nie lubię Hala. Zadawał się z Brokiem, tą cholerną szują. Ciągle coś kręcił. Ale może wyszedł na ludzi. Może to wszystko wyciągnęło z niego coś dobrego. W mieście jest masakra. Barykady, zasieki, trupy na ulicach. Ale ludzie się pilnują. Musimy dołączyć do pozostałych. Sami. Długo nie pociągniemy. Natalie łapie mnie za ramię. Jack, wynośmy się stąd. Potem pogadacie. Ludzka przyzwoitość nakazuje, żeby go zabrać. Wiem, co narażamy, ale nie możemy podjąć innej decyzji. Kiwam głową i przerzucam sobie rękę Rogera przez ramię. Natalie, Hope, do auta. Karen. Wyciąga broń i podchodzi bliżej, posyłając czujne spojrzenie w stronę kordonu. Osłaniam cię. Właśnie wiecie co, widzę tutaj, że Karen jest naprawdę dość taka proludzka. Ja myślałem na początku, że ona będzie bardziej taka... No, że będzie się wkurzać o to, że ryzykujemy i tak dalej, że ona tutaj traci czas. A ona... Znaczy, a my tutaj sobie odwalamy jakieś akcje, ale widzę, że nie. Wchodzimy między drzewa, ze strony kordonu nie słychać nic. Stać! Głos rozlega się zupełnie z innej strony. Patron? Zanim zdążam się rozejrzeć, Karen dopada Rogera z drugiej strony. Biegiem! Wracamy się do przodu. Za nami rozlegają się krzyki. I nagle słyszę warkot. Psy. Żołnierze mają psy. Przyspieszamy. Tu coraz bliżej. A. Kurczę, nie wiem. Uciekamy czy strzelamy? Uciekamy. Nie mogę przestać biec. Chociaż są coraz bliżej. Kusi, żeby rzucić Rogera. Już przez krzaki widzę pakę auta. Jest tak blisko. Wielka rosnąca w oczach. I wtedy słyszę strzały. Głuchy huk. Potem kolejne. Czuję jakby ukłucie osy i przeszywający ból. Przepraszam, czuję jakby ukłucie osy i ból przeszywający klatkę piersiową. Padam na ziemię. Widzę martwą twarz Rogera. Dobić go! I koniec. Martwy. Kolejna śmierć, kochani. Kolejna śmierć. I lekkie cięcie, kochani. Już wracamy. Już wracamy. Oczywiście Shiro musiał sobie pranie wstawić jeszcze w międzyczasie. No nie mówcie, proszę. Czytaj. Szybki wczyt. Nie ma. O nie. Dobra. Szybko to zrobimy. Tylko właśnie tutaj zauważyłem, że musiałem całkowicie się cofnąć. W tym momencie nie wczytują się grafiki, niestety. Wczytuje się Karen. O, dobra, wczytały się już. To już będzie dobrze. Tak, tak, tak. Strzelba standardowo. Kordon jest szczelny. Tak, 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 tak. Motocyklista. Już zaraz będziemy na miejscu chyba. Sprawdź co z rannym. Natalie oczywiście nie chce się z nami tutaj zbytnio ogarniać. Dobra, ale powiem, że będę pilnować mamy. Zerkam w stronę drogi. Na razie żołnierze są zajęci swoimi sprawami. Kłócam przy Hope. Cały czas będę pilnować mamy. Zaraz wrócimy, wiesz? Obiecujesz?
O, mała. To nie jest takie Nie, nie mam innej możliwości. Obiecuję. Obkiwa główką i puszcza Natalii. Rozumie. Ostrożnie podchodzimy do rannego. Dobra. Co się dzieje w mieście? To zapiszmy sobie tutaj może, na kolejnym save'ie. I tutaj strzelmy na oślep. Sięgam po broń, trzymaną w wolnej dłoni. Strzelam, mierząc do tyłu. Odrzut, niemal łamie mi bark. Słyszę, że się zatrzymują. Muszą się przegrupować, przemyśleć strategię. Strzelać, seriami! Nie pobiegną, to nasza szansa. Pick-up jest tuż, tuż. Widzę Natalie Hope w aucie. Ramię przeżywa piekielny ból. Puszczam Rogera, ale Karen przejmuje go i wrzuca na pakę. Siadam za kierownicą. Jack, ty krwawisz! Jedź! Ruszamy z piskiem opon. Ręka mnie pali jak cholera. Nie mogę się zatrzymać. Natalie prowizorycznie przywiązuje moje ramię. To nie wygląda dobrze. Trzeba to będzie odkazić. Zaciskam zęby. Rana pali przy każdym poruszeniu. Dociskam pedał do podłogi. Jedziemy z powrotem do Greyville. Cokolwiek nas tam czeka, nie może być gorsze niż to. Jaki macie plan? Na pewno nie chcesz pójść z nami? Na pewno. Mam sprawy do załatwienia. A ty? Co zamierzasz? Powiedz jej o szeryfie. Szczerość nie wyjdzie nam bokiem, mam nadzieję. Karen, do tej pory mogłem na nią liczyć. Zasługuje na prawdę. Roger wspomniał o Halu. Pojedziemy do miasta, zobaczymy jak wygląda sytuacja i... Hal? Uważajcie na niego. Miałem z nim przejścia. Lepiej o mnie nie wspominajcie, dobrze? Nie pytam, co zaszło. Dowiem się w swoim czasie. Tylko kiwam głową. Zatrzymuję się przy skręcie do bazy wojskowej. Karen wysiada. Uśmiecha się lekko. Wyjmuje broń. Powodzenia. I rusza ścieżką do bramy. Zostaliśmy sami. Mijamy zjazd do bazy wojskowej. W aucie panuje milczenie. Nikt z nas nie ma nic więcej do powiedzenia. Ani Natalie, ani Hope. Przynajmniej są całe. Bob. Mieliśmy pogadać w dogodnej chwili. Ta jest dogodna. Zaraz będziemy bezpieczni. Odwracam się do Natalii. Ma tak smutną twarz. W kącikach oczu jeszcze kryją się łzy. Sporo płakała. No i właśnie tutaj, kurczę. Chcę wiedzieć, czy coś zaszło. Serio. Zapiszę grę. Porusz temat Boba. Bob. Wciąż będzie się pojawiał w naszych głowach. Wiedza jest lepsza niż jej brak. To... Jak było z tobą i Bobem? Nie odpuścisz, co? Nawet w takiej chwili, po... Po tym wszystkim? Nie, nie mam zamiaru. No dobrze, Jack. Jak sądzisz, co zaszło między nami? Myślisz, że mogłem mieć powód, żeby zrobić to, o co mnie podejrzewasz? Pogląda hardo. Mocne pytanie. Myślę, że tak. Jest do tego zdolna. Mogłaś. Naprawdę, Jack? Naprawdę? Oddalamy się, więc... Jest mi źle to, co czuję. Wiem, jak to się może skończyć. Oddalamy się.
codziennie, od dawna. Wiesz, że tak jest, więc mogłabyś. Bob cię wysłuchiwał. Tak, pewnie. Robiłam to z nim cały czas. Odpowiednia rozmowa przy Hope, Jack. Świetnie, dobrana. Zaciskam dłonie na kierownicy, aż bakelit skrzypi. Coś jeszcze, czy możemy jechać? Żartujesz sobie? Żona milczy. W końcu wzrusza ramionami. Może, a może nie, Jack. Naprawdę, to nie jest na to miejsce ani czas. Jedźmy stąd, już. Nie możesz. Chcę wiedzieć. Ale się nie dowiesz, jasne? Ton głosu zdradza, że to jest ostatnie słowo. Ta cisza aż świdruje w uszach. Dobra, wracamy. Co sądzisz o Karen? Tylko niestety nie będziecie mieć obrazu. Chyba dość czasu milczyliśmy. Cholerna dziewczyna. Karen. Tak jej na imię. Padła, zajęła się Hope, a potem nami. Natalie miała z nią więc do czynienia. Więcej do czynienia. Ta dziewczyna. Co zaszło w szpitalu? Żona wzdycha. Chciała się dostać do tej dziewczyny, Jane. Była agresywna. Prawie się na mnie rzuciła. Myślałam, że mnie uderzy. Wiesz, rozumiesz sam te emocje. Jak teraz na to patrzę? Zamieram. Tak? Na to, co się dzieje. Nie sądzisz, że to moja wina? Gdybym ją wpuściła, to przecież ona, ta dziewczyna, ta Jane. Milknie. Wpatruje się tempo w drogę. Mogę się wpuścić, to prawda? Nie narobiłaś to, co powinnaś. Nie wiem, czy to dobra odpowiedź, ale powiem jej, jak czuję. Robiłaś to, co powinnaś, skarbie. Nie możesz łamać przepisów dla nikogo, prawda? Tak. Nie wiemy, co by się stało, gdyby świat wyglądał inaczej. Może byłoby bardzo dobrze. Może tragicznie. Grunt to patrzeć do przodu, w przyszłość. Elin. O. Co z nią? No tak, to twoja najlepsza przyjaciółka. Co się z nią teraz dzieje? Wiesz, jaka ona jest. Roztrzepana. To pierwsze, co przychodzi mi na myśl, chociaż użyłbym pewnie mocniejszych słów. Nic jej nie jest. To będzie czcze dawanie nadziei, ale nie chcę, żeby się martwiła jeszcze bardziej. Pewnie nic jej nie jest. Może i ma pecha, ale też zwykle wszystko po niej spływa. Tak myślisz? Tak, tak czuję. Uśmiecha się lekko. Oby, Erin, oby. Nie zawiedź mnie. Zawsze jak jest loading grafik albo czegoś, o właśnie. Co to było? Przed maską pojawia się barykada. Na niej widzę kilka sylwetek z bronią, ubranych na pstrokato. To nie są żołnierze. Ręką pokazują, żebym się zatrzymał. Zatrzymaj się. Wciskam hamulec. Terenówka zatrzymuje się z piskiem opon. Hope jęczy cichutko. Natalie ją tuli. Do okna podchodzi Mitch. Znam go. Gość pracował kiedyś jako ochroniarz w szpitalu, ale go wywalili, bo lubił wypić. Czasem spotykałem go w barze. Hej, Jack, co robisz w aucie Boba? To długa historia. Chcemy się dostać do miasteczka. Moment, musimy. Ej, kogo wy tu macie? Obchodzi furgonetkę. Zerkam w lusterko. Mitch opiera się o pakę i zagląda na tyły. A niech mnie. Patrzcie, kto do nas wrócił. Zmieniłeś zdanie?
Tak się stęskniłem, że złapałem najbliższego stopa. Widzę właśnie. Kto cię tak urządził? Chłopcy mundurowcy. Wredne typy. Nie to, co wy. Widzisz, trzeba było siedzieć na tyłku, a nie. Mitch, możemy jechać? Ogląda się na mnie. A, widzisz, Jack, jest taka sprawa. Musicie zaczekać na Jill. Dlaczego? Kręcę głową. O co tu chodzi? Czekaj, dlaczego? Co? Dlaczego nie możesz nas puścić? Bo to Jill tu rządzi. Będzie miała kilka pytań. Jakich pytań? Szczerze mówiąc, nie za bardzo mi się to podoba. Każdą chwilą, coraz mniej. Pytania? A co ja takiego mogłem zrobić? Chyba, że... Jakich pytań, Mitch? O co chodzi? Standardowych. Szukamy takiej jednej. Pewnie was to nie dotyczy, ale... Jill musi z wami pogadać. Na wszelki wypadek, rozumiesz? Nie denerwuj się, stary. Nie ja tu ustalam te zasady. Kogo szukacie? Pewnie Karen. Dobrze byłoby wiedzieć, kto im podpadł. Mitch ma długi język, a reszta ochrony tej barykady jest nami średnio zainteresowana. No tak, potwory zdają się być większym problemem. Absolutnie ich rozumiem. To kogo szukacie? Takiej dziewczyny. Podobno może się tu pojawić. Czarne włosy. Zamiejscowa. Nosi czerwoną skórę. Kręciła się ostatnio po mieście. Nic nie widziałeś, Jack? Może gdzieś po drodze? Chyba ją widziałem. Tylko właśnie. Jak skłamiemy, to może być problem. Znaczy... No, nie skłamiemy, bo ją widzieliśmy, ale... Dobra, chyba ją widziałem. Lekko kiwam głową. Chyba ją widziałem. Karen uratowała mi życie. Powinien być jej wdzięczny. Szlak. Dlaczego to zrobiłem? Może dlatego, że jeśli ci w mieście ją złapią, a to więcej niż pewne, wszyscy będziemy mieć cholerne kłopoty? Może dlatego, że nie zaryzykuję życia Hope. Mógłbym własne. Ale nie jej. Serio? Gdzie? Gdzieś po drodze. Wzruszam ramionami. Półprawda to chyba dobry kompromis. Gdzieś po drodze? Mignęła mi, ale wiesz, nie zatrzymywałem się. Mam tu córkę i... Spokojnie, Jack, rozumiem cię. Wygląda na to, że czeka nas jeszcze tylko jedna rozmowa. Czekamy. Głaszczę Hope, starając się uspokoić. Widzę już auto Jill. Parkuje zaraz obok Mitcha. Ten pokazuje na nas dłonią. Za moment pojawia się Jill. Pomimo tego wszystkiego, co się zdarzyło, wciąż wygląda na galowo ubraną. Mundur, włosy, wszystko wygląda, jakby właśnie wyszykowała się do pracy. Jill zawsze dbała o prezencję. Cześć, Jack, Natalie. Hej, Hope. Hej. Właśnie rozmawiałem z Mitchem. Jill wygląda zadowoloną, prawie podekscytowaną, jak groźne zwierzę, które zwęszyło trop. Patrzy na mnie, zagryza wargi. Zawsze uważałem ją za dziwną, ale teraz tylko utwierdza mnie w tym przekonaniu. Jest specyficzna, przynajmniej tyle. Podobno ją widzieliście, tak? Mitch tak twierdzi. Tą dziewczynę. Karen. Dzięki, Natalie. Bo na pewno zapomniałem jej imienia. Ta. Szła drogą. Widziałeś dokąd, Jack? Niestety nie. Kręcę głową. Kładam w to tyle wysiłku, żeby naprawdę zrobiło mi się przykro. Niestety nie. Przepraszam. Nie skupiałem się na niej. Szukałem tych potworów. Mam Hope ze sobą i Natalie, Jill.
Cholernie się bałem. Tak, to naturalne. Jasne, Jack. Jill pokazuje ręką, żebym ruszał. Jedź do miasteczka, do biura szeryfa. Też tam zaraz będę. Przydałeś się. Jeszcze pogadamy. Chyba, że nie wiedzą. Nie podoba mi się to, ale co mam robić? Ruszam. Auto toczy się wolno. Prosto do Greyville. Kiedyś kochałem to miasteczko. Dziś. Oddałbym wszystko, żeby tu nie być. Parkuję pod biurem szeryfa. Wygląda inaczej. Wszędzie barykady, ludzie z bronią. Czujne spojrzenia. Tak wygląda nowy porządek. O, jesteście. Świetnie. Zostawcie Hope, zaraz się nią zajmiemy. Chodźcie za mną. Jego głos jest przyjazny, ale to nie brzmi jak zaproszenie. To nie jest samochód Karen? Raczej polecenie. Pan siada na swoim miejscu. Nam zostawiając krzesełka petentów. Chyba ruszył whisky. Kiwa lekko głową, jakby z uznaniem. Zanim zaczniemy, dziękuję za informację. A teraz chcę wam kogoś przedstawić, jeżeli to będzie profesor. Spogląda na drzwi. Chodź, moja droga. Odwracam się i zamieram. Natalii nie może wydobyć z siebie głosu. W drzwiach staje Elin. What? What? Hope. Co tu się dzieje? Elin, zrób to. Elin, zrób tamto. Musisz mi pomóc, Elin. Musisz się zgodzić, Elin. Elin, Elin, Elin. Moi drodzy, ale to, co się stanie w następnym odcinku, czy co się stanie dalej, będzie w następnym odcinku, bo myślę, że muszę tu zrobić lekki polsat. Kończył się nam czas nadawania, a ja się dzisiaj jeszcze spieszę do wyjazdu. Tak czy inaczej, dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my oczywiście skończymy Perseverance PT3 w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej!